Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałem wam pokazać grę, która udowadnia, że w tej grze nie powinno się flamować. Ponieważ jeżeli nie flamujemy, to nasza drużyna daje się wszystko i nawet w dość beznadziejnych sytuacjach mamy szansę wygrać. Ta gra naprawdę była tego idealnym przykładem. Początek mieliśmy niezwykle tragiczny jako drużyna. Ale udało nam się z tego wyjść. Na streamie padło zdanie, że wykierowałem to sam, a nie wiem, więc postanowiłem dać taki tytuł, jaki dałem. Aczkolwiek nie było to 1 na 9, jak się mówi, bo 1 na 9 to znaczy, że grało się samemu, a twoja drużyna bardzo, bardzo podkładała nogi. Natomiast to było bardziej 1 na 5, bym powiedział. Tak. Aczkolwiek pod koniec gry to już nie było 1 na 5, tylko normalne gry, ale początek gry był bardzo taki ciężki. Jak możemy zobaczyć na bocie, już Lucian padł i zaczęło się 1-0 dla nich, niestety bardzo niedobrze. Przyspieszę trochę grę. Tutaj na moim laning phase miałem jakieś małe wymiany z przeciwnikiem, ale nic większego. Anivia niestety wyszła w momencie, jak to się nazywa, Eliska wyszła w momencie, kiedy miałem stun na cooldownie, więc nie mogliśmy za dużo zrobić tam. No i plus jest to LeBlanc, która jest bardzo ciężka do trafienia, powiedzmy. Jeżeli bym rzucił spela, to Q, tak, to ona by mogła odskoczyć, a jeżeli po odskoczeniu bym rzucił, to by mogła wrócić do miejsca, z którego wyskoczyła, więc by się to skończyło źle i źle, tak? Ta Eliska próbowała nałożyć trochę presji na Kha'Zixa i jej się udało, ale bodajże później chyba za długo została w tej dżungli, o ile dobrze pamiętam. Ale na razie lecimy, a już jest 2-0 dla nich, a na topie Nara bodajże zabili. Zaraz przywołam tutaj obraz. Nar, tak, Nar ma 0-1. Ogólnie dużo ludzi już w takich sytuacjach, znaczy dużo, no, część ludzi już przy takich statystykach zaczyna bardziej skupiać się na statystykach niż na własnej grze. A ja tutaj szybko spuszowałem, teraz się cofnę. W ogóle była to moja pierwsza gra, nie wiem, od dłuższego czasu. O, powinien był się cofnąć po prostu, a zostałem. Nie wiem w sumie dlaczego. Był dobry moment na cofnięcie się. Taki mały błądzik. No nic, ale LeBlanc puszuje, więc ja mogę sobie last hitować, oszczędzając trochę many. Ona jeszcze 6 nie ma, więc jest bezpiecznie. Co chciałem zobaczyć tu na bocie? Nie, na bocie się nic nie dzieje. Oni pingowali chyba o gangę. Zaraz coś się chyba... O, zaraz coś się stanie. Zobaczmy, co tutaj się stanie. Nasz team bardzo poszedł do przodu. Tutaj poszły 2 flasze. No i w sumie tyle. Ogólnie Sona. Powiem, że Sona jest bardzo mocnym czempionem. A ja teraz pingowałem, że będą w 4 na bocie. A ja nie miałem many, więc nie miałem nawet co iść za tą LeBlanc. Tak więc oni, ta Sona zwłaszcza, powinna bardziej uważać. Powinni być bardziej od tej strony mapy. Zwłaszcza Sona, nie? Skoro wiedzą, że tu gdzieś może być przeciwnik. Zwłaszcza, że nie mają tutaj Warda. A to był mój pierwszy bug. O, będzie kolejna próba ganku. Niestety znowu na Wardzie, więc nawet... Ta Eliska nawet nie ma jak zgangować, pomimo tego, że przeciwnicy ciągle puszują. Musiałaby iść naokoło w sumie, ale nie ma ona pewności, że tutaj nie będzie gdzieś Warda, prawda? O, teraz będzie również niekorzystna akcja dla nas. Przeciwnicy nam weszli na blue buffa. Tego blue buffa bodajże uda mi się ukraść. Nie wiem dlaczego Eliska wróciła tutaj.
Ja tutaj trochę greedy flash zrobiłem. Niestety nie uda mi się zabić. Mogłem... A, nie mogłem, bo on mi poszedł w stealtha i chyba go nie trafiłem. Chciałem go trafić. W każdym razie... Tutaj przeciwnicy też... Czekajcie, spauzuję. Przeciwnicy szybciej... Bo blue buffa dostałem. Przeciwnicy... no w sumie support zeszli w tym samym momencie, ale Ezreal może tu przeskoczy w każdym momencie, więc nie będzie później niż Lucian na pewno. I jest ich o jedną osobę więcej, aczkolwiek Kha'Zix nie ma za bardzo many. Więc zobaczmy. Ja go nie zabiję, bo mam niestety czary na cooldownach. I teraz jestem w ciężkiej sytuacji, 1 na 3, trochę za głęboko zostałem. Udaje mi się przerwać na szczęście smycz od karmy. No i mam jeszcze barierę, no i Sonę, która daje dość dużo shielda. I dzięki temu też, że LeBlanc się przestraszyła, myślę, że głównie dzięki temu przeżyłem, bo jakby się nie przestraszyła, została z tym łańcuchem, to miałbym ciężko. Ciągle mam też jeszcze jajo w sumie, więc nie jest źle. Tutaj teraz założyłem, że przeciwnicy nie mają tutaj wardów, bo ciągle puszują, więc wszedłem w te krzaki. Tutaj jak się wejdzie tędy, to creepy stojąc tutaj nie zobaczą. No i tak jak mówiłem, nie wiedzieli, że tam jestem. Jakby wiedzieli, to Ezreal na pewno by we mnie szybko wskoczył. No i udaje nam się zabić karmę dzięki temu. Było to dość ryzykowne zagranie, muszę powiedzieć. Ale opłaciło się. Co trochę szkoda, że ja nie dostałem tego heala, tylko Lucian. Później tutaj... Jeszcze zostałem, to też już jest overstay normalnie, bo on wiedział, że tam jestem. Jakbym miał mur tutaj, to bym go najprawdopodobniej zabił. Niestety nie miałem, ale było bardzo blisko. Jeden autoatak, nie? I by go nie było. Straciłem trochę creepów na midzie, ale jakoś z tym będę żył. No i teraz jest na razie 3-1. No to nie jest tak źle, nie? 3-1 da się żyć. Tego blue buffa trzeba wyczyścić, mi się już blue buff skończył. W tej grze ogólnie postanowiłem po raz pierwszy zagrać na tira i w sumie mi się nawet spodobało, bo ja wcześniej nie wiedziałem, że tir, czyli łezka, po naładowaniu obniża, czy zwraca 20 chyba albo 25% tego kosztów many, więc jest to bardzo dużo. Tutaj przeciwnicy, moja drużyna trochę mi się wydaje, właśnie nie wiem na przykład po co Eliska wracała. Wiadomo, że mają karmę, która ma tarczę i jest ich więcej. I to było... No, ogólnie Sona nie powinna tędy przychodzić. Powinni po prostu obydwoje uciec tędy, bo widzieli całą trójkę, więc wiadomo, że Kha'Zix może przeskoczyć w każdym momencie, prawda? Ja teraz muszę grać defensywnie. Chociaż mam tutaj wardy, ale jakby ktoś tędy przeszedł, to miałbym pecha. No i wiem, że są... Dobra, teraz zobaczyłem już przeciwników na bocie, to już nie muszę aż tak defensywnie grać. No i ogólnie Anivia jest całkiem, że tak powiem, spoko pikiem na LeBlanc. Ponieważ jeżeli przy jej wejściu odpowiednio szybko zareagujemy, to mamy szansę ją zabić. Tutaj trochę za głęboko wszedłem i dodatkowo wszedłem na wardzie. Aczkolwiek tego Kha'Zixa zabiłbym, gdybym nie dostał tym ultem od Ezreala, ale dostałem. No było to za głęboko. Przede wszystkim powinienem był sprawdzić ten krzak. To był mój błąd. I teraz spoiler, ale to była moja jedyna śmierć w grze. W sumie nawet nie pamiętam, jak padłem wcześniej, więc... No bo była to dość głupia. Za bardzo chciałem zrobić jakieś placy, widząc score. Pomimo tego, że nasz setup late game'owo jest lepszy od ich setupu. Oni mają trzech asasinów. Jasne, jak się speedują, będzie ciężko, prawda? Ale w momencie, jeżeli się nie speedują, to mamy tak. Mamy Anivię, która jest dobra na Rivenkę i Kha'Zixa, bo oni muszą wskoczyć, można ich łatwo kajtować. Moja drużyna trochę za głęboko weszła i fingowałem, że idzie ta, ale mnie niestety nie posłuchali.
jakby się cofnęli zamiast wchodzić pod wieżę, bo oni w momencie, kiedy ja pingnąłem, oni weszli przeciwnikowi pod wieżę, a w momencie, kiedy ja pingnąłem, by się cofnęli po prostu, to nic by się nie stało i albo LeBlanc by się cofnęła, albo by się cofnęła, albo by poszła i tak próbować coś robić na górze i by straciła trochę creepów, prawda? Mówi bot tutaj trochę spowokował przeciwników, ale no to jest ogólnie Lucian teraz jest taką postacią, która powinna wygrywać w early grze, ponieważ w late game jednak trochę odpada. O, niestety tutaj znowu padniemy. Lucian mógł spokojnie uciec. Sona teraz też. Patrzcie, Sona w momencie, kiedy Lucian skoczył do przodu, Sona po prostu powinna uciec, no bo po pierwsze nie ma many, nie ma jak mu pomóc w żaden sposób. Myślę, że spokojnie obydwoje by dali radę uciec. Niestety tutaj obydwoje padli. Teraz przeciwnicy wezmą sobie smoka. Będzie to pierwszy smok. Tak, jak widzimy, cała ich drużyna jest. Niestety Riven może sobie przeskakiwać przez mur. A teraz ja bardzo chcę blue buffa. A, poczekamy. Udało mi się wziąć. Teraz. Trochę za szybko murem rzucam, bo myślałem, że będzie skakał. Okazało się, że nie. No i dalej nie chase'uję, mam bardzo mało many, więc nie ma co. A jednak przeciwnicy nie widzieli tego smoka jeszcze. Ja sobie obronię bota. Jestem pewny, że mogę to zrobić. Akurat teraz czuję się mocny z tym Road of Age'em. I teraz dopiero postanowię zrobić tira, co jest dość późne. Ja go sobie będę chcę spróbować społkować Ezreala. Mogłem ten mur postawić z drugiej strony, to byłoby możliwe, żebym ją zabił. Ale trochę się bałem. Ezreal niepotrzebnie zrobił krok do przodu i dzięki temu udało mi się go zabić. Jeżeli by uciekał w górę, to ja nie miałbym jeszcze przez jakiś czas cooldownów i być może bym je zjajkował i wtedy Sona by go zabiła. No, co nie zmienia faktu, że bym je zjajkował, jeżeli miałem jajko nawet. Możliwe, że nie miałem jajka. A to jest chyba jakiś bug, bo nie jestem zeslowowany. Teraz tutaj przeciwnicy zyskają dużą. Ogólnie my szybko straciliśmy 3 wieże. Oczywiście Kazmis też jest nafidowany dość. Tutaj ładny mur, ale nie uda nam się go zabić. Niestety przeciwnicy mają tutaj tego Pink Warda. Ja nie idę dalej, bo jest to zbyt niebezpieczne. Ogólnie w takich sytuacjach, jak jest 15-2, lepiej grać defensywnie. Tutaj niestety użyję flasha. No jest to Riven, więc nie dam rady jej złapać. I mamy Kha'Zixa na plecach. Wiemy o tym, że mamy Kha'Zixa, bo mamy tutaj Warda. Ja mu dość spore obrażenia zadaję. I bodajże tego uda mi się zabić. Tak, jak najbardziej. I teraz muszę uważać, żeby LeBlanc mnie nie zabiła, zwłaszcza z tą Riven, która tam idzie do nas. A, przestraszyliśmy LeBlanc. Mur niestety źle postawiłem. Jakbym postawił jej przed twarzą, to by nas trochę bardziej uratowało. Mi się wydaje, że ona mogła próbować dalej go ciągnąć przez to, że on się wrócił, ale... Nie, cofnęła się, więc wyszło dobrze, tak? Ja zabiłem Kha'Zixa, mamy 16-2, ja na ten moment mam 100% kill participation 1-1-2. Tylko tego Kha'Zixa... Nie, chwilę, to ja nie zabiłem tego Kha'Zixa na topie? Cześć, dlaczego? Bo na
Na bocie na pewno zabiłem Ezraela wcześniej, nie? A tego KSX-a? Nie wiem, wydawało mi się, że nie. Nie, no ja na pewno dostałem red buffa. Czyli Ezraela nie zabiłem ja, tylko faktycznie Sona. Dobra, mój błąd wcześniej, jak mówiłem, że to ja go zabiłem. To jednak Sona go zabiła. Mój błąd. Ale naprawdę wydawało mi się, że to byłem ja. No i teraz mamy bardzo ciężką sytuację. 16-3, przeciwnicy mają 7000 golda do przodu. No 6. Nie jest to aż tak dużo. Aczkolwiek na solo queue przy 3 asasinach w mid game'ie całkiem sporo. W C-sie ja jestem do przodu. Lucian jest do przodu. Top jest równy, czyli CS jest mniej więcej równy. Trochę do tyłu jest dżungla. CS jest mniej więcej równy, czyli ich ten gold jest głównie zwierz oraz przewagi w killach. Teraz nie uda nam się go niestety zabić. Za szybko mur postawiłem, bo jakbym postawił w momencie, kiedy on skacze. Ta nasza Eliska naprawdę bardzo gridowała. Ja niestety Ezreal mnie trochę outrange'uje i kajtuje i ciężko mi w niego w jakikolwiek sposób uderzyć. Próbujemy zdobyć naszą pierwszą wieżę. Tam nam się wydaje, że uda wziąć bez problemu. Ale w tym momencie właśnie już zaczynamy powoli. Auć, to bolało tego Ezreala. To było tylko jedno E i ult, nie? Tutaj spróbowałem zbaitować LeBlanc, ale niestety ma ona Abyssala, a ja jeszcze nie posiadam Void Staffa, więc nie udało mi się jej zone-shotować. Pomimo tego, że dostała długiego stuna, no i nie udało nam się jej zestunować dość. No teraz będzie fajne. Wiedziałem, że jest tutaj Riven, prawda? Bo ją widzieliśmy na tym wardzie, którego teraz już nie mamy. No i dlatego nie wychodziłem po te creepy. Natomiast widziałem, że Lucian idzie po te creepy i sobie pomyślałem, no to tak, no to Riven na pewno przeskoczy stąd do niego. No bo to jest Riven, ma przewagę, czuje się mocna. No więc dostała baita. No i dzięki temu padła i mamy kolejnego killa. W ogóle zabawna rzecz, że ten Lucian, właśnie on próbował flame'ować Eliskę w momencie, kiedy ona miała 0-3. Ciągle, teraz już ma 0-4. A on miał 1-3 chyba wtedy. Też. No i nie wiem, czy pamiętacie, ale tego killa to on miał zrobionego na karmie, gdzie ja zrobiłem praktycznie 70-80% obrażeń. No więc mu przygadałem ja. Nie Eliska, tylko ja. I przestał flame'ować. I zaczął właśnie grać w tym momencie. I nikt w mojej drużynie, jako że ja powiedziałem, żeby nie flame'ować, tylko się skupić na grze, że mamy jeszcze szansę do wygrania, że im dłużej ta gra idzie, jest lepsza dla nas, bo mamy lepszy setup. I ludzie to zrobili, a przeciwnicy zaczęli robić błędy. Na przykład to, co tutaj Kazik zrobił, to było bardzo, 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 że tak powiem, słabe. Tutaj nie chciałem walczyć. O. To co teraz Kazik zrobił, to też było bardzo, nie mając życia, chociaż poczuł się trochę pewnie, bo Riven mieli z tyłu. To tutaj próbowałem złapać Ezreala, zabrałem mu te, no nie wiem, 75-60% życia, 70 może. LeBlanc też miała mało życia, więc była ode mnie na bułę, że tak powiem. Tutaj moja trójka walczyła z Riven. Narowi udało się uciec dzięki skoku. To jeszcze była karma, która nie mogła przejść od razu przez mój mur, musiała wyjść tędy, nie wiem czy by tu się zmieściła lub tędy. No więc Riven postanowiła spróbować wejść we mnie. Ale ja widziałem, że mam mało życia. Miałem jeszcze jajko, ale po co marnować jajko? O, ona teraz chciała mnie z ulta uderzyć, a ja to przeflaszowałem, tak samo jak przeflaszowałem LeBlanc.
No i Sona zablokowała pozostałe jej czary. I teraz oni wszyscy mają mało życia, możemy ich trochę poczęsować, zwłaszcza że Sona naprawdę bardzo dużo leczy oraz daje bardzo fajne movement speedy. Niestety nikogo nie udaje się złapać, no bo... No i to Ezreal z karmą. Mają dużo movement speedu, Ezreal dodatkowo ma co jakiś czas skok. Ale dzięki temu daje nam się wziąć pierwszą wiedzę. Niestety pogridujemy trochę za bardzo na nią. I przez ten grid stracimy to, co przed chwilą zyskaliśmy. Było 17-6. Nadal trochę beznadziejnie. My mamy dość mało życia, niektórzy nie mają many. A nie, to jeszcze nie teraz. Dobra, nieważne. Tutaj chciałem złapać go, ale oni mieli na mnie widzę, że tutaj wchodzę. No to akurat widziałem, sprawdzając ich wizję sobie. No więc jest dobrze, już jest przewaga ich w goldzie, tylko 5000, nie 6, czyli się zmniejsza, tak? I w momencie, kiedy jesteś do tyłu, to tak właśnie się chce grać, żeby zmniejszać tą przewagę powoli. Nie ma co się śpieszyć. Tutaj właśnie to. Tu nawet na streamie powiedziałem, widzieliśmy tu gdzieś Kha'Zix'a, chyba mieliśmy Warda, ale on teraz wygasł. I Lucian spuszował tu linię i później chodził chwilę tu, po czym przeskoczył przez mur. Ja na streamie powiedziałem, co on robi, przecież tam będzie Kha'Zix i go zabije. No i to się właśnie stało. O, jak to inaczej miało wyglądać? Tutaj Riven dała się złapać? Nie no, Riven nie złapią. Ja nawet nie wiedziałem, że oni tutaj gonią Riven, tylko chciałem bronić mida. Niestety wzięli nam wieżę. Kha'Zix trochę daleko skacze, ale on ma ulta, więc ucieknie. O tutaj Sona. Czekajcie, cofnę odrobinkę. Nie wiem dlaczego, ale jakbyście grali Soną. O, chyba za daleko cofnąłem, czy do przodu ruszyłem? Chwila. O, dobra. Nie, teraz trochę za... Teraz chyba za daleko. Patrzcie, tutaj mam myszkę tu. A wiecie co, przyspieszę to po prostu. Dobra, i to będzie zaraz. Zaraz będzie. Teraz zwolnię. Dobra, tu będzie i zaraz będzie mój mur. Patrzcie na tą idealną pozycję. Tutaj powinien polecieć ult Sony i mamy 2 kile. Kha'Zix nie ma ulta, nie ma skoku. No po prostu byłyby 2 kile. Wszyscy są w pozycji. Znaczy ja i Nar. I byśmy sobie ich spokojnie zabili. Patrzcie. On już tutaj nawet bez ulta praktycznie stracił całe życie. Więc z ultem wypadł. A Sona miała ulti w tym momencie. Zresztą widać tutaj. I nie wiem dlaczego nie ultnęła. No nic. Ale już powoli, pomimo tego, że jesteśmy tyle do tyłu. A już znowu różnica wzrosła do 6-7k, bo wzięli dodatkową wieżę. Pomimo, że jesteśmy tyle do tyłu, to uda nam się wygrać. Tutaj się spodziewałem przeciwników, było widać, że zwardowałem od razu. Dzięki temu, że mam Sonę, wiedziałem, że nie są oni mnie w stanie zburstować. I przez to, że przeciwnicy się cofnęli, to oddali nam darmowego smoka, którego robimy bardzo szybko. A wodny smok na Aniv jest bardzo, bardzo fajny. Tutaj pingowałem bardzo przeciwnikom, sojusznikom, żeby się cofnęli, ponieważ ja nie miałem życia w tamtym momencie. Dopiero teraz mnie Sona uleczyła. No, przepraszam za taki skok. Ogólnie ta gra była dość długa, z tego co pamiętam, nawet bardzo. Przyspieszę trochę, teraz chwilę będzie po prostu chodzenia bodajże. A na przykład takich rzeczy się nie robi z Soną, bo ten połk ci dużo nie daje.
Zwłaszcza, że to jest Riven, a jakby ona w ciebie obróciła, zwłaszcza, że nie mieliśmy tu wizji, obróciłaby w taką Sonę, jeżeli byś grał, to giniesz po prostu. Czyli tu, o, tutaj zrobiłem chyba dość słaby mur postawiłem, o ile pamiętam, zaraz zobaczymy. Chociaż nie, to chyba nie ten fight. A, tutaj nie było tak źle. Teraz musimy uważać, bo oni odwrócili tym fightem i prawie nas pozabijali. I teraz ja wiedziałem, że tu nie mają wardów, bo to było sprawdzane. A natomiast my tutaj mieliśmy wizję, więc sobie zabiliśmy Riven bez problemu, bo wyszła za daleko. Przeciwnicy nie mieli nawet jak temu zapobiec. No i dzięki temu jakby stracili swoją przewagę, bo my wszyscy mieliśmy mało życia. Oni mieli dość sporo. A i teraz powoli będziemy ich łapać, ale o właśnie. Teraz mur był całkiem dobry, ale niestety nie było follow-upu, abyśmy karmę zabili sobie. No, mówię, z tą karmą to się ciężko ludzi łapie, jeżeli się nie ma jakiegoś dasha. O, tutaj w końcu udało mi się złapać tego Ezreala. Specjalnie, pamiętam na streamie chyba mówiłem parę razy, że szkoda, że użyłem flasha, ponieważ bym sobie go zabił. Riven znowu za głęboko weszła od tyłu sama, nawet jej team się chyba tego nie spodziewał. A teraz mam mało życia. Tutaj nie trafiłem stanem niestety, bo tak to bym nie musiał wchodzić z powrotem. Dobrze, że mamy Sonę, która mnie uleczyła. O, i teraz wróciliśmy do gry. Lucian powinien stąd cofnąć. Ale nie było chyba tej akcji, o której myślałem. Może to później będzie ta akcja, co strołowaliśmy trochę. Ale już przewaga w goldzie wynosi tylko 2000 dla przeciwników. No, 2,5. Jest to dość duża zmiana, bo zyskaliśmy dużo shutdownów przede wszystkim. Oraz wieże, prawda? No i z beznadziejnej gry, gdzie mogę was zapewnić, jeżeli bym zaczął flamować, lub jeżeli ten Lucian by zaczął flamować, lub ktokolwiek inny zacząłby wyzywać innych, to ludzie by się tylko zdenerwowali, by pisali na czacie i zamiast próbować grać, gra by poszła, tak? W sensie, po prostu przeciwnicy by łapali ludzi, bo nie wiem, ktoś by flamował, overextendował raz, ktoś by flamował, overextendował drugi raz i by się tak padało raz w jednym miejscu, raz w drugim. Przeciwnicy by tylko łapali coraz większą przewagę, po czym by wygrali gierkę. A, ja tutaj trochę, to co tutaj robiłem, był trochę overextend, chociaż miałem tutaj wizję z lewej strony i tej strony też się trzymałem. Ale byłem tutaj sam z Soną. No, muru chyba nie miałem jeszcze. Tutaj Eliska trochę overextend. Ja ich próbuję zaunować z tej strony, żeby nie mogli przejść. No, niestety. Udało się zabić karmę. Ale to tylko karma. Dobra, ale jak widzicie, powoli, dzięki temu, że trzymamy się w... jak to się mówi, no w kupie, nie? Tu mamy całkiem sporą przewagę. Ale tak jak mówiłem, ani Riven, ani Kha'Zix za bardzo nie mogą w nas skoczyć, bo mogą dostać ulti, mogą dostać stana ode mnie. O właśnie, na przykład tak. I dzięki temu możemy ich zabijać. Tak więc ani Riven, ani Kha'Zix za bardzo nie mogą podejść, bo no na pewno dostaną slowa, mogą dostać ulti od Sony, mogą dostać ulti ode mnie.
A, udało nam się wybejtować tego. I teraz chyba jeszcze Barona weźmiemy, choć albo bota, nie jestem pewien. No ale już z... Chyba było 16-3, 18-4. Już mamy... Przeszliśmy do dwóch... Przejdziemy zaraz do dwóch smoków. Gdzie oni mają jednego ziemnego. Bo tutaj Baron był za ryzykowny jednak, tak pamiętam. Tutaj Lucian nie powinien tutaj stać, sam zwłaszcza. Nie wiadomo, czy nie mają tutaj wizji. No, mamy drugiego smoka. I już w goldzie my się wysuwamy powoli na prowadzenie. No, jest to tak w miarę równo. Tak, ale te 100 golda do przodu mamy. A nie wiem, czy pamiętacie, na początku gry mieliśmy 7000 do tyłu. Plus przeciwnicy nie mają inhibitora. My mamy wszystko. I teraz zamiast puszować Barona, pójdziemy puszować topa. Ponieważ Baron, w momencie kiedy przeciwnicy żyją, zwłaszcza że oni mają takie mobilne postacie, jeżeli Baron by nas obił, to mają całkiem dużą szansę na comeback. Natomiast mamy za to o wiele lepszy, przepraszam, o wiele lepszy setup pod siege'owanie. Tak, my sobie siege'ujemy, oni muszą w nas skoczyć, jak w nas nie skoczą, to za dobrze im to nie robi. Bo my będziemy sobie brali wieżę. Co jest bardzo fajne w Anivii, można postawić mur na przykład tutaj, ulta tutaj i wtedy twoi ludzie stąd mogą bezpiecznie w miarę brać wieży. Bo zależy jeszcze od setupa przeciwnika, bo jeżeli nie wiem, mają jakiegoś malfighta, to lepiej, żeby wszyscy nie stali w jednym miejscu, nie? Ale jeżeli mają taki setup jak oni tutaj, to jak najbardziej, o. Karma musiała się flashnąć, ponieważ był za nią mur, musiałaby tędy uciekać, a to był mój ult. No i my bierzemy sobie powoli darmowe wieże. Ja się bardziej staram takich połkować, zonować, niż zabijać tak naprawdę. Żeby po prostu trzymać. Mamy drugi inhibitor, bo tutaj bardzo ładnie Naro zagrał. O, i mamy powrót do gry, nie? W sensie, mamy inaczej, mamy grę, po prostu. W tym momencie kończymy grę. Z 7000 deficytu. I tak jak mówiłem, statystyki 9-1-8. Kill participation bodajże był na poziomie 89% tutaj. Z deficytu killów, znaczy nadal mamy 2 kile mniej, ale tą różnicę zamknęliśmy bardzo, bardzo solidnie. Dlatego jeszcze raz powtórzę przekaz tego meczu. Nie flamujemy sojuszników, ponieważ... ani przeciwników, tak naprawdę nikogo nie flamujemy, ponieważ zmniejsza to nasze szanse na wygraną, więc jeżeli zależy nam, żeby jednak się coraz wyższe elo wbijać, to powinniśmy zamiast flamować, nauczyć się motywować sojuszników, nawet w momencie, kiedy gra wygląda beznadziejnie. Jeżeli uda nam się ich dobrze zmotywować, nasze szanse wygrania na pewno wzrastają. Niestety nie mam żadnych statystyk, więc nie jestem w stanie powiedzieć, o ile wzrastają, ale na pewno rosną w górę. Natomiast w momencie, kiedy obrażamy naszych sojuszników, nasze szanse na wygraną znacznie spadają. No i też sami musimy się nauczyć, jakby... być pozytywnej myśli. Nie zawsze się da, ale jeżeli chociaż w połowie gier, które idą nie po naszej myśli, uda nam się zachować pozytywne nastawienie, to w coraz większej ilości, w coraz większym procencie tych gier nam się uda to zachować i będziemy wygrywać naprawdę większą ilość gier. A natomiast z przegranych gier też można sporo wynieść. Na przykład ja wczoraj miałem grę Azirem, w którą zagrałem beznadziejnie, ale nauczyłem się komba EQ, które po jego reworku nie chciało mi wychodzić. W sensie takie ładne, że jak, wiecie, jak idziesz do żołnierza, to żeby tak na max range'u jeszcze później za nim podążyć.
Nie chciało mi to wyjść przez dłuższy czas, ale w tej grze, którą przegrałem, mi to wyszło i się nauczyłem tego robić. Wyszło mi to nie raz, tylko powtórzyłem ten wyczyn, że tak powiem, parę razy. I ta gra była dla mnie na plus, tak? Zamiast się denerwować, że ją przegrałem, powiedziałem, no tak, przegrałem grę, ale się nauczyłem czegoś nowego. Jest dobrze. I z takim podejściem należy grać, żeby wspinać się po drabince z LPK-ami, żeby mieć coraz większą dywizję. Dziękuję wszystkim za oglądanie tego replayu i do zobaczenia w przyszłości.